Myślę, że będzie bardzo futurystycznie, czyli będzie dach nad całą Ząbkowską po to, żeby w czasie imprez, które się tu będą odbywały, nie padał deszcz. Myślę, że będzie fajny deptak, będzie dużo imprez, knajp, stolików, gości, mnóstwo turystów. Myślę, że dużo będzie znacznie więcej ekspozycji artystów i będą to miejsca głównie dla ludzi otwartych, artystów, imprezowiczów. No i też takich, którzy są gotowi, żeby tu się poruszało mnóstwo gości z miasta i z zagranicy, bo na razie patrzymy na te wycieczki zagraniczne, które tu chodzą i widzą ten bałagan, który tu jest niestety, jak i te zaniedbane budynki, które wymagałoby troszeczkę naprawić. Na Pradze powinno się zmienić troszeczkę edukacja ludzi, którzy nie wychodzą z domu, są zupełnie nieprzygotowani do takich rzeczy jak imprezy, które się tu dzieją. I muszę powiedzieć, że wczorajsze wrażenia koncertów u sąsiadów, którzy tu mieszkają, były bardzo pozytywne. Myślę, że takie imprezy jak na przykład ta, która się teraz odbywa, związana ze starymi piosenkami warszawskimi, tak jak widać tłum ludzi, który to słucha, są rzeczą, która powinna tutaj być częściej i to pewnie spowoduje chęć, żeby tych imprez było więcej. A poza tym relaks, niesamowity relaks spowodowany brakiem hałasu tej ulicy. To jest bardzo charakterystyczne, że samochody robią tak duży hałas tutaj i wibracje, często szklanki drżą na stole. Jest to mało przyjemne, a tak po prostu przynajmniej trzeci weekend, kiedy nie ma tego hałasu, jest to rewelacja. Nawet ptaszki śpiewają na podwórku, których normalnie nie ma.